Ratownik już bardzo zmęczony, trwający od wczoraj, od godziny 16:30 akcją ratowniczą. Przypomnijmy, co stało się w Rudzie Śląskiej w kopalni Halemba. Do wybuchu w kopalni Halemba doszło wczoraj o godzinie 16:30, 1030 metrów pod ziemią. Akcja ratunkowa prowadzona była w skrajnych warunkach. Do zasypanych górników ratownicy mieli około 500 metrów. W chodniku w momencie wybuchu metanu pracowało 31 osób. Po kilku godzinach akcji są wszystkie możliwe, dostępne środki, jakie są w polskim górnictwie. O godzinie 22:00 wiadomo już było, że jest 8 ofiar śmiertelnych i wciąż trwają poszukiwania pozostałych 15 górników. Nie wiadomo, czy mogli przeżyć wybuch. Sytuację pogorszało zniszczenie tak zwanego mostu wentylacyjnego. To oznacza, że do zasypanych górników nie docierało powietrze, a ich jedyną szansą były aparaty z tlenem. Zagrożenia, które tam występują, no, w pewnym stopniu hamują postęp akcji. I głównie chodzi tutaj o występowanie tam gazów. Około północy okazało się, że największym zagrożeniem górników są trujące gazy. Tłoczenie tlenu w miejsce katastrofy nie dawało większych efektów. Ratownicy posunęli się zaledwie 50 metrów do przodu. Temperatura pod ziemią mogła sięgać nawet 50 stopni, a to oznaczało, że w miejscu katastrofy może szaleć pożar. Metan w tej chwili jest jednym z największych, jeżeli żeby nie powiedzieć największym zagrożeniem w naszych kopalniach. W związku z tym, że eksploatujemy na coraz większych głębokościach, tego metanu jest coraz więcej. No a wiadomo, metan tworzy mieszaninę wybuchową w granicach 5-15% z powietrzem i wtedy wystarczy jedna iskra, żeby do takiego wybuchu doszło. Późnym wieczorem dyrekcja kopalni odczytała ludziom zebranym przed wejściem do stołówki nazwiska tych, którzy zostali przesypani. W tej chwili 6 psychologów z zespołu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pracuje. Jest to kopalnia zaliczana do najgroźniejszych w Polsce, kopalnia Halemba. 67% wydobycia uzyskuje z pokładów zagrożonych tąpaniami czy tąpnięciami, aż 93% z pokładów zagrożonych metanem. I właśnie wybuch metanu z ciągle nieznanych przyczyn spowodował tragedię w Rudzie Śląskiej. Tąpnięcia, wybuchy metanu lub pyłu węglowego to główne przyczyny tragedii w polskich kopalniach. Wiadomo, że w kopalni Halemba wybuchł metan. To gaz bezbarwny, bez zapachu. Niższa niż nazajutrz po tragedii. Bo nazajutrz po tragedii psycholog niewiele może zrobić. Ten ból jest jeszcze tak silny, że właściwie tutaj chodzi tylko o to, żeby ta osoba mogła się wygadać. Natomiast nie ma sensu wtedy leczenie tego bólu, czy na przykład tłumaczenie. Oczywiście ta osoba powinna być pod opieką. Ale obecność psychologa. Jest konieczna. Obecność jest konieczna, ale wtedy nie ma jakby możliwości robić terapii jakiejkolwiek nazajutrz po stracie kogoś bliskiego. Ta terapia może się zacząć na przykład 2 miesiące później, jeżeli się okaże, że ta osoba sobie z tym nie poradziła, bo paradoksalnie większość z nas przynajmniej raz w życiu kogoś straciła bliskiego i najczęściej ludzie sobie z tym radzą sami bez pomocy psychologa. Po miesiącu, dwóch są w stanie otrząsnąć się z tego żalu. Natomiast absolutnie naturalną sprawą jest, że my ten żal odczuwamy, że ta potrzeba żałoby się pojawia i tutaj jakby czasami nawet ale jak czasami wspierać w tych trudnych chwilach oczekiwania na wiadomość, być może tą najgorszą? To jest pytanie, które zadają sobie i najbliżsi, i przyjaciele. Jak pomagać, jak wspierać, jak być z tym drugim człowiekiem? Czasami po prostu ważne jest, żebyśmy byli, żeby ta osoba czuła naszą obecność. Nawet niekoniecznie jest, żebyśmy coś mówili. Te słowa mogą czasami przeszkadzać. Chodzi o to, żeby ta osoba, jeżeli jesteśmy jej bliskimi albo kimś, komu na niej zależy, żeby czuła, że my jesteśmy z nią, że my na przykład siedzimy obok i ją wspieramy. Bo tutaj nie ma prostych recept. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, a teraz należy powiedzieć to i to i to i na każdego to zadziała. My tak naprawdę musimy znać tę osobę. Niektórzy chcą, żeby ktoś... W Kurierze informacje z podziemi, z poziomu 1030 metrów przekazywał kurierowi Bogusław Orzuk, ratownik, osoba, która była tam na miejscu, widziała, uczestniczyła w akcji ratowniczej. W tej chwili cała batalia to przewentylowanie wyrobiska. Ratownikom pozostało do sprawdzenia około 300 metrów z dwóch punktów pomiarowych. Badane jest stężenie metanu. Na razie jest ono zbyt wysokie, aby zdecydować się na kontynuowanie akcji ratowniczej. Trzeba tam także odpompować wodę, która bowiem powstała tam tama wodna. Trudno na razie określić, jakiej głębokości. To odpompowywanie, to wietrzenie może trwać bardzo długo, do 18:20, powiedział Bogusław Orzuk.
On także powiedział, że wyrobisko stoi, więc teoretycznie powinno być podczas tej akcji ratunkowej przejść te kolejne metry łatwiej niż na przykład w lutym, kiedy również w Kalębie toczyła się bardzo trudna, bardzo długa także akcja ratowania Zbigniewa Nowaka. Powtórzmy, że już drugi raz przerwano akcję ratowniczą w kopalni Halemba. Stężenie metanu po wczorajszej eksplozji jest tak duże, że w nocy ratownicy musieli przerwać poszukiwania 15 górników. Akcję wznowiono przed 9, by o 11 kolejny raz ją przerwać. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów ratowniczych, ponad 50 ludzi. Wietrzenie chodnika poprawiło sytuację na krótko. Teraz stężenie metanu jest tak wysokie, że grozi ponownym wybuchem. Jak tylko minie, ratownicy wrócą do pracy. Akcja nadal trwa. Następuje dalsze uszczelnianie tam wentylacyjnych. Jeżeli tylko to zostanie zrobione, kolejne odpowietrzanie i mam nadzieję, że nastąpi kolejna próba dotarcia do górników. Mimo katastrofy w innych szybach kopalni Halemba nie wstrzymano wydobycia. Rano górnicy rozpoczęli normalną pracę. Takie życie górnika, trzeba iść i pracować. Życie toczy się dalej. Wśród górników pojawiły się głosy, że na wyrobisko, na którym doszło do wybuchu, nikt nie powinien wchodzić. Praca na tym pokładzie została zawieszona kilka miesięcy temu. Nasuwają się pytania o zachowanie procedur i norm bezpieczeństwa. Część zasypanych górników pochodziła z firmy zewnętrznej, która świadczyła usługi na rzecz kopalni. Przyczyny katastrofy ma wyjaśnić specjalna komisja powołana przez Wyższy Urząd Górniczy. Do tragedii doszło wczoraj po południu ponad 1000 metrów pod ziemią przy ścianie wydobywczej, przeznaczonej do likwidacji właśnie ze względu na trudne warunki pracy i zagrożenie dla górników. Eksplozja miała miejsce na pokładzie 506. W strefie wybuchu znajdowało się wtedy 23 górników. Siła wybuchu była ogromna, temperatura mogła dochodzić do 1000 stopni. Od 18 listopada w miejscu wybuchu demontowano sprzęt warty 70 milionów złotych. Miał być wydobyty na powierzchnię. Na informacje o swoich bliskich czekają rodziny. Mogą liczyć na pomoc policyjnych psychologów. W tej chwili 6 psychologów z zespołu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pracuje z rodzinami osób, górników, którzy pozostali jeszcze pod ziemią. Rano w kościele Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej w intencji nieżyjących górników i tych, którzy wciąż są na dole, została odprawiona msza święta. Na temat metanu i innych podziemnych zagrożeń w kopalniach rozmawiałem kilkadziesiąt minut temu z doktorem Krzysztofem Szamałkiem z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. To ta rozmowa. Mówimy o tym metanie, o tym ogromnym niebezpieczeństwie czyhającym w polskich kopalniach, w kopalni Halemba. Czy tylko w polskich? Nie, oczywiście to jest, występowanie metanu jest zjawiskiem powszechnym. Na pewno widzowie słyszeli, bo co roku nie ma w zasadzie takiej chwili, w której by się nie zdarzały podobne tragedie, na przykład w Zagłębiu Donieckim, również w zagłębiach chińskich. Kilka lat temu w Chinach doszło do ogromnej tragedii związanej też z wyrzutem metanu, w której było kilkaset osób w strefie zagrożenia i bardzo ponad 100 osób zginęło. W związku z czym jest to zjawisko powszechne, dlatego że natura metanu, metan jest gazem, który powstaje w wyniku przeobrażania materii roślinnej, organicznej. Tak samo jak węgiel kamienny, który powstaje w wyniku procesów geologicznych przez miliony lat, przetwarzanie materii organicznej. W związku z czym on naturalnie występuje wraz ze złożami węgla kamiennego. Im płycej położone są pokłady węgla, tym więcej jest szansy, że spękania skorupy ziemskiej, wyerodowane warstwy otwierają... I tam prace demontażowe. Wiceminister podkreślił, że według dyrekcji kopalni w rejonie katastrofy nie było wydobycia węgla. Będzie jednak badane, czy mogło być tam tak zwane dzikie wydobycie. Na pewno trwało tam rozmontowywanie urządzeń o wartości około 70 milionów złotych, bowiem na tym feralnym pokładzie 506 zakończono już wydobycie. Tam wiadomo było, że stężenie metanu jest zbyt wysokie. Zamierzano sprzęt przenieść w zupełnie inne miejsce i właśnie podczas demontażu sprzętu doszło do tragedii. Cały Śląsk wspiera górników, wspiera ich rodziny, między innymi od samego rana w tym mieście i nie tylko. Msze święte w intencji górników, duchowni są otwarci na to, aby nieść pomoc rodzinom ofiar. Prasowa z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dyrekcją kopalni, szefostwem
kompanii węglowej, z przedstawicielami związków zawodowych odbyłem dłuższą rozmowę, znaczy konkretnej solidarności zarówno szczebla zakładowego, jak i szczebla regionalnego. Sytuacja jest następująca. Jak wiadomo, 8 osób zginęło, z tym, że 2 osoby nie zostały jeszcze wydobyte, chociaż były w zasięgu wzroku, ze względu na to, że w tej chwili w rejonie wybuchu metanu, a być może i pyłu węglowego, jest pogarszająca się sytuacja metanowa. Także chodzi o tlenek węgla. Czyli tam w tej chwili na dole ekip nie ma. Są prowadzone przez cały czas pomiary, bo w ciągu ostatnich 2 godzin, ponad 2 godzin, bo tutaj już od ponad 2 godzin jestem, sytuacja niestety uległa pogorszeniu. Nie jest wykluczone, że w epicentrum wybuchu w dalszym ciągu co najmniej tli się pożar, co oczywiście zwiększa możliwość ponownego wybuchu. Akcja trwa w dalszym ciągu, w tym sensie, że działania polegające na monitorowaniu sytuacji tam są kontynuowane, kiedy tylko będzie to możliwe, także ze względu na przepływ tlenu, który jest w dalszym ciągu ograniczony. Poziom tlenu w powietrzu jest tam znacznie niższy od normalnego. To zastępy ratownicze tam wkroczą. Trzeba mieć iskierkę nadziei, więc ja w tej chwili mówię o 8 ofiarach, chociaż nie kryję, że sytuacja jest bardzo zła. Bardzo zła. Jeżeli chodzi o osoby, które zginęły i których zwłoki zostały wydobyte, nie jest prawdą, że w wszystkich przypadkach są konieczne badania DNA. Potrzebne są w 2 przypadkach. Ustaliliśmy osobiście, rozmawiałem z prokuratorem krajowym. Pan minister Religa i pan minister Pinkas rozmawiali z odpowiednimi władzami medycznymi, że te badania zostaną przeprowadzone we Wrocławiu. Po prostu tutaj na Górnym Śląsku nie ma możliwości ich przeprowadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, to one są w Zakładzie Medycyny Sądowej, tutaj Akademii Śląskiej i miejmy nadzieję, że tak szybko jak to jest możliwe ich tożsamość zostanie ustalona. Tożsamość związana z badaniem DNA, a badanie tożsamości wymaga 4-5 dni. To jeżeli chodzi o obecną sytuację, jeżeli chodzi o pomoc dla rodzin, no to jak wiadomo jest 7 psychologów tutaj w stołówce pobliskiej, tam przebywa część rodzin osób, które są na liście 23, czyli tych osób, które były w rejonie wybuchu. Jak wiadomo, zastęp ratowników, który tam też był, zdołał się jakby chwilę wcześniej wycofać. Ale to nie chodziło o ucieczkę, tylko że po prostu w chwili wybuchu te osoby były już w znacznej odległości od tego miejsca. Były już w bazie tak zwanej. Rząd obiecał pomoc. Ta pomoc będzie według zapowiedzi premiera, zapewniam, około 30 tysięcy na głowę. Ja ze swojego funduszu dyspozycyjnego przeznaczę 10-12 tysięcy na rodzinę głowy. Tutaj będzie pewne zróżnicowanie, bo proszę pamiętać, że wśród tych, którzy być może zginęli, tych, których w tej chwili są tam na dole w kopalni, no, trzeba powiedzieć, niezwykle trudnej sytuacji, dlatego, bo temperatura tam dochodzi do 1500 stopni po wybuchu, nie w tej chwili. W tej chwili temperatura też jest bardzo podwyższona w epicentrum tego, więc chciałbym powiedzieć, że chociaż nigdy nie wolno tracić nadziei, to i trzeba walczyć do końca, ta sytuacja jest bardzo zła. To są ludzie od bardzo młodych, 21-letnich, do osób, które jak na pracę w górnictwie, no są już wyraźnie zaawansowanym wieku, około 60. I to są i ci bardzo młodzi, i te osoby, no jak na ten wiek, jak na górnictwo już w wieku zaawansowanym, to są osoby z kręgu pracowników spółki MART, czyli tej grupy 15-osobowej, a nie wśród 8 pracowników, z tego 3 pracowników nadzoru, jeżeli chodzi o tych, którzy są
pracownikami kopalni Halemba. Będą śledztwa. Będzie oczywiście śledztwo prokuratury. Działa inspekcja pracy w ramach swoich uprawnień. Szkoda, że nie poszerzono ich. Do tego zaraz przejdziemy. To ja też zlecę kontrolę NIK-owi. Zastosuję przepisy, które mi na to pozwalają. O co tutaj idzie? To jest sprawa, która musi być zbadana niezmiernie, wręcz wszechstronnie. Ona musi być zbadana z punktu widzenia okoliczności danego przypadku, z punktu widzenia stopnia wyszkolenia tych, w szczególności bardzo młodych ludzi, którzy jako pracownicy spółki, znaczy ja mam nadzieję, że pracownicy, że nie działali na zasadzie tak zwanego samozatrudnienia. Byli tam na dole w ekstremalnie trudnych warunkach. No mogę już dzisiaj stwierdzić, że ludzie po krótkim szkoleniu nie byli górnicy, nie byli górnikami, mają po 21 lat, to byli na pewno ludzie zbyt mało doświadczeni, żeby być w skrajnie trudnych warunkach na wysokości 1030 metrów. Te aspekty wszystkie muszą być zbadane. Powstaje w ogóle pytanie, na ile takie spółki zewnętrzne powinny wykonywać pracę na dole w kopalniach, a już szczególnie w takich warunkach, jak mieliśmy tutaj do czynienia. To jest na pewno zasadniczy problem. W związku z tym istnieje też problem przyjmowania nowych ludzi do kopalni, ale na ogół tych, którzy już mieli kwalifikacje. Jak wiemy, w 1997 roku i w latach następnych nastąpiła istotna redukcja w górnictwie. No, istotne odszkodowania były wypłacane osobom, które rezygnowały z pracy. Niejednokrotnie jest to grupa osób, która no, ma jeszcze wysokie kwalifikacje, ale nie ma dzisiaj dostępu do pracy w kopalniach. Natomiast omija to, proszę, owe spółki. Cały ten problem spółek musi być przedmiotem dział badań zarówno Najwyższej Izby Kontroli, jak i prokuratury, no bo jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, to ona ma tylko określoną grupę uprawnień. Ja przed chwilą rozmawiałem z marszałkiem Jurkiem i prosiłem go, żeby przyspieszyć pracę nad dwoma ustawami z mojej inicjatywy. Nad trzema, znaczy dotyczącą inspekcji pracy, odpowiedzialności za naruszenie praw pracownika oraz funduszu dla ofiar katastrof. Wszystkie takie te trzy projekty są po pierwszym czytaniu, no ale w tej chwili są w komisjach jeszcze przed drugim czytaniem. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w kopalni Halemba, wskazuje na konieczność przyspieszenia tych prac. I w końcu, Szanowni Państwo, sprawa żałoby narodowej. Sytuacja bez wątpienia zasługuje na żałobę narodową, ale dzisiaj wiemy o śmierci 8 górników i mamy ciągle iskierkę nadziei, jeżeli chodzi o pozostałych. Tak więc ja w tej chwili chciałbym zaapelować o to, żeby zawiesić programy rozrywkowe, żeby ograniczyć do minimum kampanię wyborczą. Ile wiem, premier odwołał swoje wyjazdy związane z trwającą jeszcze kampanią wyborczą. Myślę, że ona się może ograniczyć do grzecznych dyskusji w telewizji ewentualnie, ale do niczego więcej. Natomiast o żałobie narodowej, która bez wątpienia będzie głoszona, będziemy mogli mówić, kiedy będziemy znali losy pozostałych 15 osób. Ja nie kryję bardzo trudnej pod tym względem sytuacji. Uważam jednak, że nie wolno tracić nadziei nigdy. Ja wzywałem w sztab akcji, żeby tylko kiedy zaistnieją warunki, w szczególności te tlenowe, żeby zastępy ratowników wkroczyły z powrotem do akcji. Niezależnie od tego, że no, szansa nie jest tu duża. Może jednak się uda choćby jedną osobę uratować. Tak więc żałoba będzie ogłoszona, ale jeszcze nie w tej chwili. Myślę jednak, że przedstawiciele w szczególności największych partii, one przede wszystkim biorą udział w tej chwili w kampanii, potraktują tą sytuację tak, jak powinny potraktować. Powtarzam, premier dał przykład i odwołał swoje wyjazdy związane z kampanią wyborczą. Ja
też niezależnie od tego, że nie ogłaszam żałoby narodowej, to myślę, że powinien być na miejscu. I mimo, że były to bardzo ważne wizyty, odwołałem wizytę w Gruzji. Dosłownie za godzinę miałem wylatywać z Warszawy. Wyleci, bo to jest rocznica różowej rewolucji w Gruzji, wyleci za mnie pan marszałek Jurek, który jest formalnie według obowiązujących w Polsce zasad drugą osobą w państwie. Więc pan marszałek Jurek poleci, bo chce, żeby była jednak demonstracja ze strony naszego kraju, że wysyłamy delegację na bardzo wysokim szczeblu. Wylecą też osoby, które miały być, poza jedną, które miały być w delegacji z mojej strony. Natomiast ja pozostaję w kraju. Podobnie odwołana została moja wizyta w Rumunii, która miała się odbyć w piątek. Znaczy prosto z Gruzji miałem lecieć do Rumunii. Ja chciałem tutaj wyrazić olbrzymi żal z powodu tego, że nie mogę zrealizować tych wizyt. I jedna jest bardzo istotna, rocznica różowej rewolucji, którą wspieramy, i druga, szczególnie, że ta druga była już odkładana. Nam bardzo zależy na jak najlepszych stosunkach z naszymi rumuńskimi partnerami. No ale w tej sytuacji, której jest kraju, nie powinien opuszczać. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej chwili. Powtarzam, uczynimy wszystko, żeby wszystkie rodziny, także tych, którzy formalnie nie są górnikami, otrzymały bardzo istotną pomoc, a szczególnie już w tych sytuacjach, gdy no, odszedł ojciec rodziny i, jak to często na Śląsku bywa, jedyna osoba, która utrzymuje rodzinę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę o pytania. Jeśli państwo nie macie pytań, dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję bardzo, państwu. Żeby było jasne. 16 grudnia nawet się nad tym wahałem ze względu na zobowiązania narodowe, ale w tej sytuacji na pewno będę na Śląsku w związku z rocznicą wydarzeń w kopalni Wujek. Znaczy ja i tak bym był, no gdyby właśnie niepewne, bardzo poważne zobowiązania międzynarodowe, ale mimo wszystko będę, tak? W tej chwili to deklaruję. 16 grudnia pojawię się w kopalni Wujek. Spotkam się wtedy z osobami, które brały udział w akcji ratowniczej. Spotkam się też z innymi osobami poszkodowanymi. No i oczywiście wezmę udział w uroczystościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję państwu. Do widzenia. To była transmisja z konferencji prasowej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Spróbujmy podsumować. Prezydent powiedział 6 ofiar potwierdzonych, prawdopodobnie 2 kolejne ciała, a więc w sumie 8 ofiar, los 15 górników nieznany. Ratownikom zagraża nie tylko stężenie metanu, być może w kopalni jest także pożar, na pewno woda, która zakłóca cyrkulację powietrza i to właśnie powoduje, że nie można wydmuchać tego metanu z kopalni. Badanie tożsamości szóstki, której ciała wydobyto, potrwa około 4-5 dni do tego czasu. Niestety tak długo trwają badania DNA. Będą także śledztwa, zapowiedział to prezydent prokuratury, inspekcji pracy i NIK na temat obecności prywatnych spółek na takich niezwykle niebezpiecznych poziomach kopalni, a przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracowników prywatnych spółek. Prezydent Lech Kaczyński powiedział także, że jeszcze w tej chwili żałoby narodowej nie ogłosi, ale zaapelował, by zawiesić wszelkie programy rozrywkowe w miastach, ograniczyć także kampanię wyborczą. Także są kolejne informacje z kancelarii premiera. 30 tysięcy z rezerwy budżetowej dla każdej rodziny poszkodowanej w kopalni, zapowiedział przeznaczenie tych pieniędzy premier Jarosław Kaczyński. Wczoraj obiecał także rodzinom renty. W tej chwili priorytetem dla rządu jest pomoc rodzinom ofiar. Pani minister Kalata dzisiaj ogłosiła po 10 tysięcy złotych na rodzinę z pomocy społecznej, także 5 tysięcy na pogrzeb, 10 tysięcy dla każdego członka rodziny. To będą pieniądze z pomocy społecznej. Natomiast oprócz tego premier przyzna po 30 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej dla każdej rodziny, która ucierpiała w wyniku tego wypadku. Także dzieci górników, którzy ucierpieli, a nie mieli do tego prawa, tu chodzi o te 15 osób, które pracowały w firmie zewnętrznej, otrzymają rentę. Tyle rzecznik rządu.
Teraz o innej sprawie, o wsparciu duchowym. Polscy biskupi modlili się dzisiaj na Jasnej Górze za ofiary tragedii w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, a także za ich rodziny. Modląc się, wyrażali nadzieję, że ci, których nadal nie odnaleziono, wrócą do swoich domów cali i zdrowi. Od samego rana Jasna Góra rozbrzmiewała modlitwą. Guzik, też kiedyś miałam takie problemy, ale zmieniłam na Gastop. Dzięki największej dawce w jednej tabletce Mantigastop rozprasza gazy nagromadzone w jelitach i pomaga usuwać wzdęcia. A teraz nowość. Mantigastop również w dwa razy większym opakowaniu. Oszczędzasz 10%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Edyta Lewandowska, zapraszam na specjalne wydanie Kuriera. W kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej trwa akcja ratownicza. Ratownicy starają się przewietrzyć z metanu wyrobisko, tak aby można było przystąpić bezpośrednio do akcji ratunkowej. Dodatkowo akcję utrudnia woda, która przedostała się do wyrobiska z pękniętego wodociągu. Ostatnie informacje mówią o tym, że ratownicy musieli przerwać akcję, gdyż w zasięgu ich działania ponownie pojawił się metan. Ostatnie doniesienia z poziomu 1030 kopalni Halemba nie są najlepsze. Według informacji przekazanej przez rzecznika kompanii węglowej Zbigniewa Madeja, ratownicy uszczelnili tamę wentylacyjną i rozpoczęli naprawę pompy wodnej, która uszkodzona mogłaby doprowadzić do zalania wyrobiska. Metanu tam dużo, każdy o tym wiedział, także no, trudno mi coś powiedzieć. Znałem tych kolegów, którzy zginęli od ryku. Znał pani? Tak. Trzech znałem dobrze. Z jednym się przyjmowałem do pracy, także... Ciężko mówić. To nie pierwsza decyzja o wstrzymaniu penetracji miejsca tragedii. Poprzednią podjęto w nocy. Wówczas to mierniki odczytały zbyt wysokie stężenie metanu, a to groziło powtórnym wybuchem. Rano, kiedy udało się przewietrzyć chodnik, na rekonesans wysłano jeden zastęp ratowniczy. Ze względów bezpieczeństwa musiał on jednak zawrócić. Według ostatnich informacji 14 pracujących na dole górników z firmy zewnętrznej posiadało uprawnienia górnicze. Z tego, co wiadomo mi, no to mają uprawnienia, nie? Ci ludzie, no. Ratownicy w gotowości czekają na kolejny sygnał o możliwości zejścia do pierwszej strefy zagrożenia. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko uda się uszczelnić pompę wodną, a przede wszystkim zabezpieczyć wyrobisko przed niebezpiecznym stężeniem metanu. A w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej jest Marek Czyż. Marku, czy masz dla nas jakieś nowe informacje? No jak Państwo słyszą, komplikuje się sprawa próby wydobycia górników z tego nieszczęsnego poziomu. Nie dość, że metan, to jeszcze ta uszkodzona pompa, która tworzy kolejne zagrożenie i dla ratowników, i dla górników, którzy mocno w to ciągle wierzymy, żyją i czekają na pomoc. 18, może 20, to w zasadzie jedyna pewna informacja, pewna o tyle o ile. Informacja mówiąca o godzinie, w której być może cała ta akcja się rozpocznie, ale w tej chwili trwa od półtorej godziny bardzo ważne zebranie w sztabie akcji. Ono powinno skutkować wypracowaniem ostatecznej metody, którą ratownicy chcą zastosować, aby tam na dół zjechać, przebadać to gruzowisko i dotrzeć do górników. Nie wiedzą jeszcze nawet, na co tam natrafią, bo udało się to wyrobisko spenetrować, ale tylko w części. Pocieszające jest to, że nie było tam masywnego tąpnięcia, więc to nie będzie taka akcja jak w marcu tego roku, kiedy próbowano wydobyć górników, z których tylko Zbigniew Nowak wyjechał na powierzchnię. Tam wtedy pracowano dosłownie na kolanach, dosłownie kamień po kamieniu usuwano gruzowisko. Powinno być trochę lżej, ale nie będzie lekko, bo jednak obudowy górnicze tam pozostały. Ten wybuch na pewno całkowicie zdemolował, więc jeżeli ratownicy górniczy zjadą na dół, tak jak planują, około 18:20, to wtedy dopiero dowiemy się, jak precyzyjnie potrafią opisać ten harmonogram prac i czas zakończenia akcji poszukiwawczej. A zatem czekamy na wyniki, na decyzję po posiedzeniu sztabu ratunkowego i czekamy na wznowienie akcji ratowniczej. Dziękuję, Marku. Będziemy się z kopalnią Halemba, z Rudą Śląską ponownie łączyć podczas naszych następnych spotkań. A co tak naprawdę wydarzyło się 1000 metrów pod ziemią, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że ściana, przy której doszło do tragedii, przeznaczona była do likwidacji. Według niektórych pracowników kopalni przede wszystkim ze względu na trudne warunki pracy i zagrożenie. Zasypani górnicy mieli odzyskać sprzęt o wartości 70 milionów złotych. Dlatego właśnie zjechali pod ziemię. Halemba, pierwsza kopalnia, która powstała w Polsce po II wojnie światowej, zatrudnia około 5000 pracowników. Jest uznawana przez geologów za jedną z najniebezpieczniejszych kopalni w Polsce.
Do tragedii doszło wczoraj po południu na głębokości ponad 1030 metrów pod ziemią. W tej strefie już kilka miesięcy temu zostały wstrzymane prace. Ściana wydobywcza przeznaczona była do likwidacji, jednak od kilku dni właśnie w tym miejscu trwały prace przy wydobywaniu wartego około 70 milionów złotych sprzętu. Uważam, że bardzo pośpiesznie sięgnięto po tenże sprzęt, ponieważ jeżeli istniało zagrożenie, ratownicy górniczy powinni dłużej wykonywać pracę na zasadach akcji ratowniczej przygotowujące bezpieczne wydobycie tego sprzętu. Przyczyny wczorajszego wypadku są już badane. Komisja ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło właśnie do zapalenia i wybuchu metanu. To znaczy, musi sprawdzić, jak funkcjonowało opomiarowanie tego wyrobiska. Metan, jak mówią górnicy, to niewidzialna śmierć. Metan jest gazem bezwonnym, więc nie można go wyczuć, nie można poczuć, że dzieje się zagrożenie. Można wyłącznie polegać na metanomierzach, czyli osobistych czujnikach, które sygnalizują wzrost stężenia do poziomu, który już zaczyna być niebezpieczny. I wtedy jedynym wyjściem jest ucieczka w stronę świeżego powietrza. Jednak czasem występują niekontrolowane tak zwane wyrzuty metanu, przed którymi nie można się uchronić. Tak mogło być w Halębie. Ostatnie wydruki z czujników są z godziny wybuchu, 17:30. Nie wskazują jakichś większych anomalii, które by, powiedzmy, wskazywały na jakiś gwałtowny wypływ metanu. Pojawiły się też informacje, że czasami to sami górnicy oszukiwali czujniki, doprowadzając do nich powietrze pozbawione metanu. Tego się nie robi. A tutaj się nie robiło takich rzeczy? Nie, nie jest mi wiadomo nic na ten temat. Do największej tragedii doszło w Halębie w styczniu 90 roku. Zginęło wtedy 19 górników. A my łączymy się teraz z Centralą Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, gdzie jest Agata Kalafarska. Witaj, Agato. Witam. Czy ty możesz nam przekazać jakieś nowe informacje, czy wiadomo, kiedy zostanie wznowiona akcja ratunkowa? Ze mną jest pan Reinold Strowa z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. On kilka godzin temu wrócił z kopalni. Proszę powiedzieć, czy można powiedzieć już wstępnie, o której być może zostanie wznowiona praca tam na dole ratowników? Jest to trudno do określenia. Zależy to po prostu od koncentracji metanu w wyrobiskach, które niestety dalej utrzymuje się w strefie zagrożonej, czyli powyżej pułapu wybuchowości. Wpuścić ratownika w te korytarze można dopiero wtedy, kiedy zejdzie poniżej progu wybuchowości. Nie należy narażać życia ratowników w tej sytuacji. Tutaj w pokoju obok znajduje się dyspozytura. Z tego co wiemy, te stężenie metanu niestety nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Dalej wynosi powyżej 5% w zależności od chwili, danej, momentu i miejsca, ale cały czas jest powyżej granicy wybuchowości, niestety. Przy ilu procentach można podjąć decyzję o tym, że ratownicy wrócą do pracy? No poniżej granicy wybuchowości, czyli poniżej 5%, ale naprawdę dużo, dużo niżej. Bo w tej chwili jakiekolwiek zakłócenie wentylacyjne może spowodować też nagły wypływ tego metanu, co grozi wiadomo czym. Narażanie kilkunastu ludzi w tym momencie na takie zagrożenie nie powinno mieć miejsca. Kiedy ratownicy już będą mogli zjechać tam na dół, czas dotarcia do górników zależy także od stopnia zasypania tego chodnika. Czy można już powiedzieć, na ile właśnie tam doszło do takich uszkodzeń? Czy można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jest zawałtnięcie miejsca, ponieważ zakłócona jest wentylacja, powietrze dopływa, nie odpływa. Ale jak to naprawdę wygląda, będzie można stwierdzić dopiero po dojściu fizycznym zastępów ratowniczych do tego ewentualnego miejsca. Czyli niestety nie można powiedzieć, ile zajmie dotarcie do górników od momentu podjęcia na nowo akcji tam na dole? No, chcielibyśmy jak najszybciej, wiadomo, to są nasi koledzy z bracia górnicy, ale no, nie jest to, tego nikt podejrzewa, nie potrafi tego stwierdzić. Dziękuję. Teraz czekamy na to, aż będzie można rzeczywiście podjąć na nowo akcję tam na dole w kopalni. Być może wtedy będzie można powiedzieć więcej na temat tego, ile jeszcze potrwa dotarcie do górników. Z Bytomia Agata Kalafarska, dziękuję. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiła specjalne konto bankowe na rzecz pomocy ofiarom tragedii w związku z katastrofą w kopalni Halęba. Pieniądze można wpłacać na konto numer 90 1560 41 40 9070 0011 6398 z dopiskiem Halęba. Przypomnę jeszcze raz numer konta 90 15 60 41 40
90 70 0011 63 98. Polscy biskupi modlili się dzisiaj na Jasnej Górze za ofiary tragedii w kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej, a także za ich rodziny. Modląc się, wyrażali nadzieję, że ci, których nadal nie odnaleziono, wrócą do swoich domów cali i zdrowi. Od samego rana Jasna Góra rozbrzmiewała modlitwą. Dziś od rana w chórze modliliśmy się za ofiary nieszczęśliwego wypadku i tutaj na mszach świętych w modlitwie wiernych wznosimy nasze wezwania do naszej Matki Królowej Pocieszenia. Polscy biskupi biorący udział w dorocznych rekolekcjach Episkopatu Polski na porannej mszy oddali cześć tym, którzy zginęli w Halębie. Kolejna tragedia na Górnym Śląsku. Tyle już ich było. Zawsze stoimy przede wszystkim przy tych, którzy byli krewnymi. Te rodziny pocieszamy, odbywają się msze święte, księża przynoszą słowo pocieszenia, słowo nadziei, a ponadto modlimy się za zmarłych. Wypadki w śląskich kopalniach to zdarzenia tak samo tragiczne, jak i częste. Zdaniem biskupów do śmierci nie można się przyzwyczaić, a w zawodzie górnika trzeba żyć ze świadomością ciągłego zagrożenia. Nigdy się do takich cierpień nie można przyzwyczaić, tylko no, trzeba je znosić i doświadczenie wielkie, szczególnie rozmiar tej katastrofy bardzo przeraża. Modlimy się ciągle, ale rozumiemy ból i naszą jednak bezradność wobec potęgi natury, którą nie potrafimy jeszcze dostatecznie opanować. Modlitwy za zmarłych tragicznie górników, ich rodziny i w intencji poszukiwanych odmawiane będą na Jasnej Górze podczas każdej mszy świętej. Zbigniew Nowak, 31-letni górnik, który w lutym tego roku spędził ponad 4 doby uwięziony pod zwałami skał w kopalni Halęba. W chwili, gdy usłyszał o wybuchu gazu w tej kopalni, natychmiast tam poszedł. Oboje z żoną wierzą, że uda się uratować górników. Nie ma takich słów, które by dodały otuchy tym rodzinom, bo sama wiem, że takich słów człowiek nie przyjmuje w takiej sytuacji do serca. Co mogę im powiedzieć? Żeby wierzyły. Żeby wierzyły tak, jak ja wierzyłam. Bo jednak wiara czyni cuda i dzięki tej wiarze na pewno łatwiej jest przetrwać te trudne chwile. I to, żeby przyjmowały pomoc, jaką otrzymują od rodziny i od psychologów, naprawdę to pomaga. Pomaga rozmowa i takie czuwanie w grupie, żeby nie zostać z tym samemu. Jednak zawsze z osobą bliską, nawet z koleżanką, z przyjaciółką, łatwiej niż samemu. Bo to pomaga. Pomaga rozmowa i tak jakby myśli ulatują gdzieś tam. Niekoniecznie krążą wokół tego jednego tematu, bo można, powiem, zwariować. Z tym czekaniem, z tą niepewnością i niewiedzą o najbliższych. Okropne uczucie. Kto tego nie przeżył, ten tego nie da rady opisać po prostu słowami. To jest wielka tragedia. I człowiek po prostu nie umie pozbierać myśli. Jest ciężko po prostu. Cokolwiek powiedzieć i tak dalej. Co pan wczoraj zrobił, jak pan dowiedział się o tym? Kiedy pan się dowiedział, był pan w domu? To znaczy się żona mi zadzwoniła, że w radiu podają, że na Halębie był wybuch. Przyszedł rzek do domu, przewlekł rzek się i przyjechał tu na kopalnię. Wróciło? Wspomnienia wróciły? Oczywiście. Przez 5 miesięcy? To jest bardzo straszne. Cały czas człowiekowi to przed oczami jak obrazki, wszystko migo. Nadzieja musi być zawsze, ja już powtarzam, że człowiek bez nadziei by nie żył. Co się na dole dzieje, w tym przypadku naprawdę nie wiem, nie mam je tam, ciężko mi powiedzieć. A co oni mogą myśleć, wszystko. Przynajmniej ja myślę o to, co było przed, w trakcie i po. Całe swoje życie człowiek widzi, przemyślał. Rozmyślał i próbuje się zebrać w sobie, przynajmniej ja tak starał się, żeby się nie dołować, myśleć o samych pozytywnych rzeczach. Pan wierzy, że oni przeżyją? Oczywiście. Można coś zrobić? Gdybych nie wierzył, to bych tu nie przyjechał.
Uruchomiono specjalną infolinię psychologiczną dla rodzin zaginionych górników w kopalni Halemba. To numer 0800 158 800. Dostępny jest też katowicki numer telefonu 032 248 63 58. To wszystko teraz. Zapraszam na następne specjalne wydanie Kuriera o godzinie 16.45. Rozpoczną się lokalne wydania naszych programów z poszczególnych ośrodków Telewizji Polskiej. Zapraszam i do zobaczenia. Nie ma. Panie Boże. Nie ma. Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na aktualności popołudniowe. Trwa akcja ratownicza w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Ratownicy starają się przewietrzyć z metanu wyrobisko tak, aby można było przystąpić bezpośrednio do akcji ratunkowej. Dodatkowo akcję utrudnia woda, która przedostała się do wyrobiska z pękniętego wodociągu. Ostatnie informacje mówią o tym, że ratownicy musieli przerwać akcję, gdyż w zasięgu ich działania ponownie pojawił się metan. Ostatnie doniesienia z poziomu 1030 kopalni Halemba nie są najlepsze. Według informacji przekazanej przez rzecznika kompanii węglowej Zbigniewa Madeja, ratownicy uszczelnili tamę wentylacyjną i rozpoczęli naprawę pompy wodnej, która uszkodzona mogłaby doprowadzić do zalania wyrobiska. Metanu tam dużo, każdy o tym wiedział, także no trudno mi coś powiedzieć. Znałem tych kolegów, którzy zginęli elektryków. Znał pani? Tak. Trzech znałem dobrze. Z jednym się przyjmowałem do pracy, także... Ciężko mówić. To nie pierwsza decyzja o wstrzymaniu penetracji miejsca tragedii. Poprzednią podjęto w nocy. Wówczas to mierniki odczytały zbyt wysokie stężenie metanu, a to groziło powtórnym wybuchem. Rano, kiedy udało się przewietrzyć chodnik na rekonesans, wysłano jeden zastęp ratowniczy. Ze względów bezpieczeństwa musiał on jednak zawrócić. Według ostatnich informacji 14 pracujących na dole górników z firmy zewnętrznej posiadało uprawnienia górnicze. Z tego, co wiadomo mi, no to mają uprawnienia, nie? Ci ludzie, no. Ratownicy w gotowości czekają na kolejny sygnał o możliwości zejścia do pierwszej strefy zagrożenia. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko uda się uszczelnić pompę wodną, a przede wszystkim zabezpieczyć wyrobisko przed niebezpiecznym stężeniem metanu. A przed cechownią kopalni Halemba jest Marek Czyż, który na bieżąco śledzi przebieg akcji ratowniczej. Marku, powiedz, jakie są ostatnie informacje ze sztabu kryzysowego? No, ze sztabu mniej, bo sztab 2 godziny temu zamknął się szczelnie w jednym z kopalnianych pomieszczeń i debatuje nad tym, jak dalej poprowadzić akcję ratunkową. To ostatnie informacje, które mamy, to są informacje pochodzące od jednego z ratowników, który wyjechał na powierzchnię z poziomu 1030 metrów i opowiedział nam o tym, jakie warunki tam ratownicy zastali. Metan niestety ciągle niestabilny, ciągle wietrzenie chodnika no, nie skutkuje tym, że można tam wpuścić ratowników, więc silne agregaty tłoczą powietrze, aby wymusić na obieg powietrza w chodniku, ale to na razie, jak powiadam, jest czynność mocno nieskuteczna. Na dodatek uszkodzeniu uległa jedna z pomp, które odwadniają ten chodnik. Woda w kopalni, jak każdy górnik wie, to jest jedno z kolejnych zagrożeń. Są też dobre wiadomości. Wiemy z pewnego źródła, bo od ratowników właśnie, że zza miejsca, w którym teoretycznie znajdują się górnicy, sączy się niewielka, ale jednak nić powietrza, no to pozwala
znaleźć coś, na czym da się zbudować wiarę i nadzieję, że jednak po tamtej stronie ktoś ocalał. Ratownicy sami mówią, że w takich sytuacjach nigdy nie powiedzą, że nie mają szans, ale opisują te szanse górników na przeżycie na mniej niż 90%. Co to może oznaczać, nie wiemy, ale z całą pewnością nie wyjadą na powierzchnię wcześniej niż w momencie, kiedy będą już mieli absolutną pewność, czy jadą po żywych, czy po nieżywych górników. A czy na terenie kopalni można spotkać rodziny górników, których losu jeszcze nie znamy? No, raczej rzadko. Rodziny górników, którzy czekają na ratunek, przebywają w tej chwili w kopalnianej stołówce, tam pod opieką psychologów, próbują dojść do siebie. To nie jest łatwe, bo największy kłopot, z jakim się muszą zmierzyć, to jest brak jakiejkolwiek informacji o bliskich. Nie wiedzą nawet niczego o tożsamości ciał, które wywieziono na powierzchnię, a już wiemy, że 6 osób z całą pewnością w tym wypadku zginęło. Myśmy tu byli świadkami w cechowni właśnie, za moimi plecami, świadkami bardzo wzruszającej sytuacji. Rodziny tych górników pojawiły się tam 2 godziny temu razem z kapelanem, aby w ciszy pomodlić się pod pomnikiem świętej Barbary. O ile wiemy, to około 17, więc no za 10 minut w cechowni właśnie ma się rozpocząć msza poświęcona intencji tych, którzy czekają na ratunek. Nie będziemy się jej przyglądali ani przysłuchiwali. Wszyscy dziennikarze zostali stamtąd wyproszeni i potrafimy to zrozumieć, bo to jest chyba najbardziej intymna chwila tej akcji. Ruszyła pomoc dla rodzin ofiar tragedii w Rudzkiej Kopalni. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiła specjalne konto bankowe. Wsparcie finansowe deklarują już pierwsze firmy i instytucje. Pieniądze można wpłacać na konto numer 90 15 60 11 11 00 00 90 70 00 11 63 98 z dopiskiem Halemba. Wsparcie finansowe dla ofiar tragedii deklarują firmy, instytucje i samorządy. Ruszyła pomoc finansowa, pomoc materialna dla tych wszystkich, których dotknęła katastrofa w Rudzkiej Kopalni Halemba, ale równie ważna jest w tej chwili pomoc psychologiczna. Gościem aktualności jest Ryszard Borys z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Witam pana. Minęły dokładnie 24 godziny od momentu wybuchu w kopalni. Pana zdaniem, który moment dla osób, których bezpośrednio dotknęła ta tragedia, może być najtrudniejszy? Ja myślę, że tego się nie da powiedzieć. Każdy reaguje indywidualnie i nikt, kto był w takiej nie był w takiej sytuacji, nie jest w stanie przewidzieć, no, jakby się w niej zachował, a ci, którzy mają nawet takie doświadczenia, też mogą się za kolejnym razem zachować zupełnie inaczej. Myślę, że wszystkie te momenty są trudne, a jedną z najgorszych rzeczy jest no, niepewność co do losu bliskich. No właśnie, tam cały czas ta akcja przebiega w taki sposób, że ratownicy schodzą na dół, rodziny oczekują dobrych informacji najczęściej. Za chwilę się okazuje, że muszą się wycofać stamtąd, bo metanu jest zbyt dużo. Czy taka huśtawka informacyjna może szczególnie źle wpływać na psychikę osób, które oczekują tych informacji? Tak, ale myślę, że to pogorszenie no, jest stosunkowo nieznaczne wobec skali całego problemu. No, tutaj w końcu rodziny mają nadzieję, że otrzymają dobre wieści, ale też od pierwszych momentów liczą się i boją się, że dostaną te wiadomości najgorsze. Ja nie podjąłbym się mówić, co jest gorsze, czy otrzymanie wiadomości, że stało się to, czego się bałem cały czas, czy ciągła niepewność. Kogo w takiej sytuacji trzeba objąć pomocą psychologiczną? No z pewnością samych poszkodowanych. Od momentu, kiedy to jest możliwe, rodziny i bliskich tych osób, uczestników akcji ratunkowej i w wielu przypadkach nawet obserwatorów. No, nie mówię już o osobach, które obserwują przebieg akcji ratowniczej z racji jakichś tam swoich obowiązków, ale no, zdarzały się przypadki w podobnych sytuacjach, że no, pomocy psychologicznej wymagali no, zwykli gapiowie. A proszę powiedzieć, na czym ta podstawowa pomoc psychologiczna polega, zarówno w stosunku do osób, które czekają tam na informacje, jak i w stosunku na przykład do ratowników? Podstawowa pomoc psychologiczna polega na dwóch rzeczach, dwóch aspektach działań. Po pierwsze jest to no, po prostu towarzyszenie tym osobom i to jest ta część, której
udzielania mogą się podjąć także nieprofesjonaliści, zresztą robią to. Natomiast w dalszej kolejności polega to na pomaganiu osobom uczestniczącym w jakichś takich traumatycznych zdarzeniach w poukładaniu ich sobie. Ponieważ jednym z objawów tak zwanego zespołu stresu pourazowego jest takie gwałtowne i niekontrolowane przez wolę danych osób pojawianie się różnych strzępów tej sytuacji, czy to obrazów, czy jakichś odgłosów, czy nawet wrażeń smakowych, zapachowych. Czy takie obrazy mogą wracać w późniejszym czasie? Oczywiście. One się mogą, jeśli nie próbuje się nawet korzystać z profesjonalnej pomocy, to się może ciągnąć całymi latami. Zresztą jest wiele relacji dotyczących też tego typu traumatycznych przejść jeszcze z okresu choćby wojny, które to potwierdzają, że to przez całe lata, dziesięciolecia nawet możemy się, mówiąc tak nieco emfatycznie, budzić z krzykiem w nocy. A proszę powiedzieć, pomoc psychologiczna najczęściej kojarzy się rozmową. Czy te osoby, które teraz poddane są wielkiemu stresowi, są w stanie w ogóle rozmawiać z osobami, które przychodzą i mówią, że chcą udzielić pomocy psychologicznej? No nie zawsze, ale po pierwsze jest istotne, żeby psycholog był w pogotowiu, czekając na ten moment, kiedy one będą w stanie rozmawiać. A po drugie, tak przyjmuje się, że profesjonalna pomoc psychologiczna nie jest udzielana bezpośrednio w trakcie na przykład akcji ratowniczej, tylko zaczyna się trochę później. Bo to też w tym pierwszym okresie, kiedy na przykład rodziny zaangażowanych w to bezpośrednio osób przeżywają głównie niepewność. Nie wiedzą, czy ich najbliżsi ocaleli, czy też zginęli. To jedyną pomocą, jakiej można udzielić, której zresztą oni sobie nawzajem udzielają, to jest bycie razem. I to jest chyba w tym momencie najważniejsze. Bardzo dziękuję panu za te informacje i wyjaśnienia. Polscy biskupi modlili się dzisiaj na Jasnej Górze za ofiary tragedii w kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej, a także za ich rodziny. Modląc się, wyrażali nadzieję, że ci, których nadal nie odnaleziono, wrócą do swych domów cali i zdrowi. Artur Koziołek. Od samego rana Jasna Góra rozbrzmiewała modlitwą. Dziś od rana w chórze modliliśmy się za ofiary nieszczęśliwego wypadku i tutaj na mszach świętych w modlitwie wiernych wznosimy nasze wezwania do naszej Matki Królowej Pocieszenia. Polscy biskupi biorący udział w dorocznych rekolekcjach Episkopatu Polski na porannej mszy oddali cześć tym, którzy zginęli w Halębie. Kolejna tragedia na Górnym Śląsku. Tyle już ich było. Zawsze stoimy przede wszystkim przy tych, którzy byli krewnymi. Te rodziny pocieszamy, odbywają się msze święte, księża przynoszą słowo pocieszenia, słowo nadziei. A ponadto modlimy się za zmarłych. Wypadki w śląskich kopalniach to zdarzenia tak samo tragiczne, jak i częste. Zdaniem biskupów do śmierci nie można się przyzwyczaić, a w zawodzie górnika trzeba żyć ze świadomością ciągłego zagrożenia. Nigdy się do takich cierpień nie można przyzwyczaić, tylko trzeba je znosić. I doświadczenie wielkie, szczególnie rozmiar tej katastrofy bardzo przeraża. Modlimy się ciągle, ale rozumiemy ból i naszą jednak bezradność wobec potęgi natury, którą nie potrafimy jeszcze dostatecznie opanować. Modlitwy za zmarłych tragicznie górników, ich rodziny i w intencji poszukiwanych odmawiane będą na Jasnej Górze podczas każdej mszy świętej. Artur Koziołek, aktualności. Z rodzinami górników, które dotknęła tragedia, jednoczy się cały Śląsk, mieszkańcy Rudy Śląskiej. W intencji ofiar i górników, których los jeszcze jest nieznany, odprawione zostały msze święte w obu parafiach dzielnicy Halęba. Intencje
intencji górników z Halęby modlono się w pobliżu miejsca, w którym doszło do tragedii, w kościele Bożego Narodzenia. No ja pracowałem 25 lat w kopalni, także przepraszam. Są szanse? Jest nadzieja? Myślę, że tak. Bardzo wierzę. Na mszy byli też ci, którzy z górnictwem mają niewiele wspólnego. To się nie da powiedzieć, chociaż ja nie mam nikogo z górnictwa. Inicjatorem mszy świętej poświęconej górnikom z Halęby są księża z parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej. To oni wczoraj do późnych godzin nocnych byli przy rodzinach odciętych od świata górników. Wczoraj byliśmy na kopalni do późnych godzin nocnych i stwierdziliśmy, że takim najlepszym sposobem pamięci będzie msza święta, zaraz ta pierwsza, czyli o 7 rano. Także dzisiaj wszyscy byliśmy przy ołtarzu i modliliśmy się za tych, którzy walczą, za tych, którzy tam być może jeszcze żyją. Mamy taką nadzieję. Z taką nadzieją w Halębie modli się dziś każdy. Za tych, którzy tam jeszcze są pod ziemią i czekają na jakiś ratunek. Mszy świętych w intencji górników z Halęby na Śląsku będzie dziś z pewnością więcej. Msza święta koncelebrowana w intencji górników odbędzie się również o 18 w kościele świętego Pawła w Rudzie Śląskiej. Ma w niej uczestniczyć prezydent Lech Kaczyński. A bieżące informacje na temat sytuacji w kopalni Halęba oraz o postępach akcji ratowniczej znajdą Państwo także w serwisie specjalnym na stronie internetowej Telewizji Katowice. Nasz adres www.kat.tvp.pl. Kończymy popołudniowe wydanie aktualności. Kolejne informacje z kopalni Halęba już o 18. Zapraszam. Do zobaczenia. Rutin mam, więc wzmacniam się dziś sam. Cerutin to znam. Cerutin na wzmocnienie i przeziębienie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Perfekcyjna 90%, stylowa 99%, a jej kolor to 100% kolor. Garnier 100% kolor. Farba do włosów oparta na technologii trwałych barwników. Kolory tak intensywnie lśniące, że nie gasną. Garnier 100% kolor. Kolory nie do zdarcia. Dbaj o siebie. Garnier. Życzę Państwu zdrowych i radosnych świąt. A do mnie przyjdzie Mikołaj. Edyta Lewandowska, zapraszam na specjalne wydanie Kuriera. Tragedia w Rudzie Śląskiej w kopalni Halęba. Po wybuchu metanu pod ziemią nadal znajduje się 15 górników. Akcję ratunkową trzeba było wstrzymać, ponieważ stężenie metanu jest zbyt wysokie. Grozi ponownym wybuchem. Czekamy na wznowienie akcji ratowniczej. Ostatnie doniesienia z poziomu 1030 kopalni Halęba nie są najlepsze. Według informacji przekazanej przez rzecznika kompanii węglowej Zbigniewa Madeja, ratownicy uszczelnili tamę wentylacyjną i rozpoczęli naprawę pompy wodnej, która uszkodzona mogłaby doprowadzić do zalania wyrobiska. Metanu tam dużo, każdy o tym wiedział, także no trudno mi coś powiedzieć. Znałem tych kolegów, którzy zginęli od ryku. Znał pan ich? Tak. Trzech znałem dobrze. Z jednym się przyjmowałem do pracy, także ciężko mówić. To nie pierwsza decyzja o wstrzymaniu penetracji miejsca tragedii. Poprzednią podjęto w nocy. Wówczas to mierniki odczytały zbyt wysokie stężenie metanu, a to groziło powtórnym wybuchem. Rano, kiedy udało się przewieczyć chodnik na rekonesans, wysłano jeden zastęp ratowniczy. Ze względów bezpieczeństwa musiał on jednak zawrócić. Według ostatnich informacji 14 pracujących na dole górników z firmy zewnętrznej posiadało uprawnienia górnicze. Z tego co wiadomo mi, no to mają uprawnienia, nie? Ci ludzie, no. Ratownicy w gotowości czekają na kolejny sygnał o możliwości zejścia do pierwszej strefy zagrożenia. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko uda się uszczelnić pompę wodną, a przede wszystkim zabezpieczyć wyrobisko przed niebezpiecznym stężeniem metanu. W Centralnej Stacji Ratownictwa w Bytomiu jest Agata Kalafarska. Agato, kiedy akcja może zostać wznowiona?
Ze mną jest pan Jarosław Dziopa z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Tutaj na bieżąco przychodzą informacje dotyczące pomiarów stężenia metanu w kopalni. Proszę powiedzieć, jak rysuje się ten obraz zagrożenia tam na dole? Czy jest szansa, że w najbliższym czasie ta akcja zostanie podjęta? No obecnie sytuacja jest taka, jak i pół godziny temu. Ten metan jednak dalej wypływa i prawdopodobnie nie ma w najbliższym okresie czasu wejścia tam, dopóki nie będzie zneutralizowana ta atmosfera kopalniana. Czy możemy liczyć na jakiś przełom, że nagle za godzinę okaże się, że jednak to stężenie opada, czy też jest to akcja kilkugodzinna? Właśnie ile to jeszcze może potrwać? Trudno powiedzieć właśnie, jak szybko będzie to na przykład zneutralizowana ta atmosfera kopalniana. Chodzi o ten metan. No, wszystkie siły, jakie są, to są tam sprzęt, wentylatory, żeby rozrzedzić to i żeby jak najszybciej przewietrzyć, żeby nie dopuścić, wyjść z tego trójkąta wybuchowości. Chodzi o zneutralizować, żeby wejść poniżej tych 4% metanu. Gdyby pan miał porównać akcje, w których brał pan udział, czy ta odznacza się jakąś specyfiką, czy jest trudniejsza niż inne? Panie redaktor, no, uczestniczyłem dużo w tych akcjach, a ta jest jedna z takich cięższych z tego względu, że wybuch metanu powoduje duże straty w ludziach i niszczy wszystko, co ma na drodze, przede wszystkim podczas wybuchu. Dziękuję bardzo. No niestety nadal czekamy na ten moment, kiedy to stężenie metanu opadnie jeszcze o kilka procent, tak żeby akcja mogła być podjęta. Być może wtedy ta akcja ruszy bardziej do przodu, bo możliwe, że chodnik nie jest aż tak zasypany, jak się na początku wydawało. To była Agata Kalafarska. Dziękuję, Agato. Co tak naprawdę wydarzyło się 1000 metrów pod ziemią? Na razie nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że ściana, przy której doszło do tragedii, przeznaczona była do likwidacji. Według niektórych pracowników kopalni przede wszystkim ze względu na trudne warunki pracy i zagrożenie. Zasypani górnicy mieli odzyskać sprzęt wart 70 milionów złotych. Dlatego właśnie zjechali pod ziemię. Halęba. Pierwsza kopalnia, która powstała w Polsce po II wojnie światowej, zatrudnia około 5000 pracowników. Jest uznawana przez geologów za jedną z najniebezpieczniejszych kopalni w Polsce. Do tragedii doszło wczoraj po południu na głębokości ponad 1030 metrów pod ziemią. W tej strefie już kilka miesięcy temu zostały wstrzymane prace. Ściana wydobywcza przeznaczona była do likwidacji, jednak od kilku dni właśnie w tym miejscu trwały prace przy wydobywaniu wartego około 70 milionów złotych sprzętu. Uważam, że bardzo pośpiesznie sięgnięto po tenże sprzęt, ponieważ jeżeli istniało zagrożenie, ratownicy górniczy powinni dłużej wykonywać pracę na zasadach akcji ratowniczej przygotowujące bezpieczne wydobycie tego sprzętu. Przyczyny wczorajszego wypadku są już badane. Komisja ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło właśnie do zapalenia i wybuchu metanu. To znaczy, musi sprawdzić, jak funkcjonowało opomiarowanie tego wyrobiska. Metan, jak mówią górnicy, to niewidzialna śmierć. Metan jest gazem bezwonnym, więc nie można go wyczuć, nie można poczuć, że dzieje się zagrożenie. Można wyłącznie polegać na metanomierzach, czyli osobistych czujnikach, które sygnalizują wzrost stężenia do poziomu, który już zaczyna być niebezpieczny. I wtedy jedynym wyjściem jest ucieczka w stronę świeżego powietrza. Jednak czasem występują niekontrolowane tak zwane wyrzuty metanu, przed którymi nie można się uchronić. Tak mogło być w Halębie. Ostatnie wydruki z czujników są z godziny wybuchu, 17:30. Nie wskazują jakichś większych anomalii, które by, powiedzmy, wskazywały na jakiś gwałtowny wypływ metanu. Pojawiły się też informacje, że czasami to sami górnicy oszukiwali czujniki, doprowadzając do nich powietrze pozbawione metanu. Tego się nie robi. A tutaj się nie robiło takich rzeczy? Nie jest mi wiadomo nic na ten temat. Do największej tragedii doszło w Halębie w styczniu 90 roku. Zginęło wtedy 19 górników. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiła specjalne konto bankowe na rzecz pomocy ofiarom tragedii w związku z katastrofą w kopalni Halęba. Pieniądze można wpłacać na konto numer 90 1560 41 40 90 70 0011 63 98 z dopiskiem Halęba. Powtarzam, numer konta 90 1560 41 40 90 70 00 11 63 98.
Polscy biskupi modlili się dzisiaj na Jasnej Górze za ofiary tragedii w kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej, a także za ich rodziny. Modląc się, wyrażali nadzieję, że ci, których nadal nie odnaleziono, wrócą do swoich domów cali i zdrowi. Od samego rana Jasna Góra rozbrzmiewała modlitwą. Dziś od rana w chórze modliliśmy się za ofiary nieszczęśliwego wypadku i tutaj na mszach świętych w modlitwie wiernych wznosimy nasze wezwania do naszej Matki Królowej Pocieszenia. Polscy biskupi biorący udział w dorocznych rekolekcjach Episkopatu Polski na porannej mszy oddali cześć tym, którzy zginęli w Halębie. Kolejna tragedia na Górnym Śląsku. Tyle już ich było. Zawsze stoimy przede wszystkim przy tych, którzy byli krewnymi. Te rodziny pocieszamy, odbywają się msze święte, księża przynoszą słowo pocieszenia, słowo nadziei. A ponadto modlimy się za zmarłych. Wypadki w śląskich kopalniach to zdarzenia tak samo tragiczne, jak i częste. Zdaniem biskupów do śmierci nie można się przyzwyczaić, a w zawodzie górnika trzeba żyć ze świadomością ciągłego zagrożenia. Nigdy się do takich cierpień nie można przyzwyczaić, tylko no, trzeba je znosić. I doświadczenie wielkie, szczególnie rozmiar tej katastrofy bardzo przeraża. Modlimy się ciągle, ale rozumiemy ból i naszą jednak bezradność wobec potęgi natury, którą nie potrafimy jeszcze dostatecznie opanować. Modlitwy za zmarłych tragicznie górników, ich rodziny i w intencji poszukiwanych odmawiane będą na Jasnej Górze podczas każdej mszy świętej. Zbigniew Nowak, 31-letni górnik, który w lutym tego roku spędził ponad 4 doby uwięziony pod zwołami skał w kopalni Halęba. W chwili, gdy usłyszał o wybuchu gazu w tej kopalni, natychmiast tam poszedł. Oboje z żoną wierzą, że uda się uratować górników. Nie ma takich słów, które by dodały otuchy tym rodzinom, bo sama wiem, że takich słów człowiek nie przyjmuje w takiej sytuacji do serca. Co mogę im powiedzieć? Żeby wierzyły. Żeby wierzyły tak, jak ja wierzyłam. Bo jednak wiara czyni cuda i dzięki tej wiarze na pewno łatwiej jest przetrwać te trudne chwile. I to, żeby przyjmowały pomoc, jaką otrzymują od rodziny i od psychologów, naprawdę to pomaga. Pomaga rozmowa i takie czuwanie w grupie, żeby nie zostać z tym samemu. Jednak zawsze z osobą bliską, nawet z koleżanką, z przyjaciółką, łatwiej niż samemu. Bo to pomaga. Pomaga rozmowa i tak jakby myśli ulatują gdzieś tam. Niekoniecznie krążą wokół tego jednego tematu, bo można, powiem, zwariować. Z tym czekaniem, z tą niepewnością i niewiedzą o najbliższych. Okropne uczucie. Kto tego nie przeżył, ten tego nie da rady opisać po prostu słowami. To jest wielka tragedia. Człowiek po prostu nie umie pozbierać myśli. Jest ciężko po prostu. Cokolwiek powiedzieć i tak dalej. Co pan wczoraj zrobił, jak pan dowiedział się o tym? Kiedy pan się dowiedział, był pan w domu? To znaczy się, żona mi zadzwoniła, że w radiu podają, że na Halębie był wybuch. Przyszedł rzek do domu, przebiegł się i przyjechał tu na kopalnię. Wróciło? Wspomnienia wróciły? Oczywiście. Przez 9 miesięcy? To jest bardzo straszne. Cały czas człowiekowi to przed oczami jak obrazki, wszystko migo. Nadzieja musi być zawsze. Już powtarzam, że człowiek bez nadziei by nie żył. Co się na dole dzieje, w tym przypadku naprawdę nie wiem. Nie mam je tam, ciężko mi powiedzieć. A co oni mogą myśleć? Wszystko. Przynajmniej ja myślę o to, co było przed, w trakcie i po. Całe swoje życie człowiek widzi, przemyśla, rozmyśla i próbuje się zebrać w sobie. Przynajmniej ja tak starał się, żeby się nie dołować, myśleć o samych pozytywnych rzeczach. Pan wierzy, że oni przeżyją? Oczywiście. Można coś wierzyć? Gdybych nie wierzył, to bych tu nie przyjechał. W naszym katowickim studiu jest psycholog Ryszard Borys z Katowickiego Oddziału Towarzystwa Psychologicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakiej pomocy teraz potrzebują bliscy
z zaginionych górników, górników, którzy są pod ziemią, ci właśnie ludzie pogrążeni w rozpaczy i strachu? Myślę, że o tej pomocy, która potrzebna jest w tej chwili, to najładniej przed chwilą w materiale mówili państwo Nowakowie. To jest pomoc przede wszystkim polegająca na tym, żeby być z nimi, żeby być razem, żeby nie pozwolić im zasklepić się w takim samotnym przeżywaniu tego dramatu. Mogą zrobić ci, którzy znajdą się w pobliżu tych ludzi, czyli znajomi, sąsiedzi? Czy mogą coś zrobić dla nich? Otoczyć serdeczną opieką, nieprzesadnie nachalną, pozwolić tym ludziom przeżywać tę tragedię tak, jak im to jest potrzebne. Oni czasem mogą mieć nieopanowane reakcje, w tej sytuacji to jest ich dobre prawo. Ale rozmawiać o tym i szukać słów pocieszenia, czy też może podejmować inne tematy, które na chwilę pozwolą się oderwać od tragedii? Nie, iść za tym, co przeżywają ci ludzie. Nie próbować na siłę ich odciągać, ich uwagi od dramatu ich najbliższych i nie pocieszać. Pocieszanie jest taką reakcją, która wskazuje głównie na to, że mnie jest źle z tym, że komuś jest przykro. Ale pierwszą naszą reakcją zazwyczaj jest takie przekonanie, że powinniśmy osoby cierpiące pozostawić w spokoju, pozostawić ich razem z rodziną. Czy to przekonanie jest słuszne? Do pewnego stopnia, ale co zrobić na przykład z osobami, które nie mają rodziny albo nie mają jej tutaj przy sobie? Co psychologowie mogą zrobić teraz dla rodzin górników? Czy to, że środowisko górnicze, środowisko, w którym rodziny znają się, których jednoczy teraz wspólna tragedia, jest takim środowiskiem homofobicznym? Czy to pomaga psychologom w ich pracy dzisiaj? Znaczy, w tej chwili praca psychologów, tak jak mówiłem, polega głównie na towarzyszeniu tym ludziom, często na podaniu tej przysłowiowej szklanki herbaty. Na profesjonalną pomoc psychologiczną przyjdzie czas później. Przede wszystkim po zakończeniu akcji ratowniczej, która oby zakończyła się sukcesem. My też mamy taką nadzieję. Serdecznie dziękuję za rozmowę. A państwu chciałabym przypomnieć, że uruchomiono specjalną infolinię psychologiczną dla rodzin zaginionych górników w kopalni Halemba. To numer 0800 158 800. Dostępny jest także katowicki numer telefonu 032 248 63 58. Infolinia 0800 158 800 oraz katowicki numer telefonu 032 248 63 58. Na dole w kopalni Halemba w pełnej gotowości przebywa 9 zastępów ratowników. Kilkadziesiąt minut temu na powierzchnię wyjechał Bogusław Orzuk z Okręgowej Stacji Ratownictwa w Bytomiu. Po tąpnięciu w marcu myśmy też twierdzili, że tam nikt nie mógł przeżyć. I nikt nie wierzył, Nowak żyje do dzisiaj. Także my nigdy nie twierdzimy, że po prostu idziemy po zwłoki, idziemy po człowieka. Także taka jest nasza rola i w taki sposób po prostu podchodzimy do sprawy. Także nie można powiedzieć, że wie pan, cuda się zdarzają. Ja nie mówię, że tam konieczny był cud. Bądźmy dobrej myśli i wierzmy w to, że jeszcze ktoś tam przeżył. Na razie nie ma kontaktu, jest strefa taka, jaka jest. Nikt nie będzie narażał ratowników, martwy ratownik to żaden ratownik. Także tutaj kierownictwo robi wszystko w tym kierunku, żeby te prace po prostu szły jak najbardziej harmonijnie i jak najbardziej skutecznie. Mogę sprawdzić niszę, w której ta oczywiście, to znaczy nie tam nie chodzi o niszę, bo tam wyrobisko stoi, tam nie ma praktycznie, przynajmniej na tym odcinku, który został spenetrowany, tam nie ma jakichś obwalisk ani żadnych takich. Możemy powiedzieć, jakie tam są warunki? Jaka jest sytuacja na dole? Jest ciepło, jest około 36-38 stopni, jest dosyć duża wilgotność, do 85%. W górnictwie jest zawsze ciężko, także. Dlaczego jeszcze nie udało się dojść do tej strefy? Proszę panią, ja już powiedziałem, że martwy ratownik to żaden ratownik. Tam jest strefa, która grozi w każdej chwili wybuchem. Jakiekolwiek zaiskrzenie powoduje wtórny wybuch i następne ofiary, także
dopóki się nie doprowadzi sytuacji do takiego stanu, że można będzie tam podziałać bezpiecznie, to tam na pewno nikogo nie będą wpuszczali tak jak kamikadze. O nie o to chodzi w końcu. Jaki tam jest stopień natężenia? Gazu? Czego? Gazu. Szwajon no jest w zakresie wybuchowości, czyli między 5 a 15% się waha cały czas stężenie metanu, także... Czy to jedna z trudniejszych pana akcji? Szwajon nie ma łatwych akcji. Każda jest trudna. Cała Polska jest wstrząśnięta wypadkiem w kopalni Halemba na Śląsku. Szczególnym echem tragedii odbiła się w Zagłębiu Miedziowym, gdzie praca górników również bywa niebezpieczna. Wprawdzie nie ma zagrożenia wybuchem metanu, ale częste są tak zwane tąpnięcia. Na znak solidarności w KGHM-owskich kopalniach odwołano część imprez barburkowych, a władze spółki udzielają pomocy finansowej rodzinom ofiar wypadku. Wszyscy wierzą, że przysypani górnicy żyją. Według mnie szanse zawsze są. Ratownik nigdy nie powinien mówić, że nie ma takich szans. Chociażby pozostał 1%, to akcję ratowniczą prowadzimy tak, jakbyśmy byli przekonani, że ta grupa ludzi żyje. Natomiast oczywiście no, realia są takie, jakie znamy. Czas zawsze jest najważniejszy w ratownictwie. Wiemy, że ci ludzie są odcięci przez okres już dłuższy, od 16:30 wczoraj, czyli to jest kilkanaście godzin. W związku z tym w miarę upływu czasu te szanse są coraz mniejsze, natomiast zawsze są. Ja liczę na jedną rzecz, raczej chciałbym mówić o tych przypuszczeniach pozytywnych, aby one się sprawdziły. Jeżeli do tego wyrobiska, jeżeli ci pracownicy byli poza strefą... Pójdę sobie. Cześć, Uleńko, proszę siadaj. Witamy, niech szanowna cię sobie tutaj usiądzie. Drużyna gra w osłabionym składzie. Biorę po 500 zł z puli.